Cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam Cię w świątecznym odcinku z Jak budować Minecraft na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z tym, co było widać na miniaturze, zbudujemy sobie dom z filmu Kevin Sam w domu w Minecraft. Jeżeli już teraz ten projekt Ci się podoba, to doceń moją pracę, zostawiając w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Ten projekt na moim kanale możecie zobaczyć dzięki tej osobie, która teraz wyświetla się na ekranie, także jeżeli Wy macie jakieś pomysły, no to również możecie je podesłać w komentarzu i być może je zbuduję. Nie ukrywam, że do tego projektu sam się zbierałem przez już kilka sezonów, bo już od dawna chodził mi ten dom po głowie i w końcu zdecydowałem, że tak, to jest ten moment, w którym powinienem zbudować ten właśnie dom, że mam na tyle umiejętności, że powinienem go odwzorować wystarczająco dobrze, żeby być z niego zadowolonym. I powiem Wam szczerze, jestem z niego zadowolony, bo ten dom naprawdę przypomina dom Kevina i jestem naprawdę mega szczęśliwy, że go zbudowałem. Przejdźmy do środka, pokażę Wam, jak to trochę wygląda. Knak, knak, dzień dobry, tu mamy schody, po których Kevin zjeżdżał i wyskoczył sobie tam właśnie na ten swój plac. Tutaj zrobiłem takie ściany ze względu na to, że tutaj właśnie idą te schody do góry, tutaj na to piętro. Wiem, że one tak na filmie, to jest też troszeczkę inaczej, nie? Bo pamiętacie, że ten dom wygląda inaczej na scenografiach, inaczej wygląda w rzeczywistości, nie? Że niektóre ujęcia były nagrywane w domu samym, a niektóre były jednak na planie filmowym w jakiejś tam hali. Tutaj mamy na przykład wejście do piwnicy. No i ja piwnicy tutaj nie budowałem, bo stwierdziłem, że każdy sobie sam wykopie, ale tutaj to przejście jest, po którym jeden ze złamywaczy wpadł tutaj do dołu, także to jest tutaj zrobione. No to może usunę. Okej, jak widzicie, miejsca tutaj jest naprawdę sporo. Tutaj mamy właśnie tą kuchnię połączoną z tą jadalnią. W każdym razie w teorii powinna być tak połączona. Tutaj mamy naprawdę dużo miejsca, więc możemy sobie podzielić na pokoje bez najmniejszego problemu. U góry również mamy naprawdę sporo miejsca, więc tu również możemy sobie podzielić na pokoje. Nie ma najmniejszego problemu. No i dodatkowo mamy jeszcze tutaj na strychu wciul miejsca i nawet okna się znalazły, na które możemy sobie wejść, popatrzeć. Myślę, no mega mi się podoba ten dom, jestem mega zadowolony, ale tutaj wiecie, co bym jeszcze dodał? O, właśnie to. Tego zapomniałem tu dodać. To mnie tutaj nie pasowało. Coś, to mi brakowało tego. Git. Teraz mam wszystko. Okej, jest również zrobiony garaż, który również będziemy budować tutaj, także tak naprawdę wszystko macie zrobione. Od tyłu nie pokażę Wam, bo zobaczycie efekt finalny dookoła całej chaty na samym końcu. Także co, może bez dłuższego przedłużania przejdźmy do budowania tego projektu. Teraz na ekranie wyświetlają Wam się materiały potrzebne do zbudowania tego projektu. Jak widzicie, trochę tego jest, no ale myślę, że no co jak co. Dom Kevina każdy z nas chciał mieć w Minecrafcie. Nie tylko ja, ale myślę, że również i Wy. Dlatego jak najbardziej będzie Wam to przydatne. Także to wszystko, tego wszystkiego potrzebujecie, żeby zbudować ten właśnie domek. Teraz z kolei wyświetlają Wam się wymiary potrzebne do zbudowania tego projektu. Jak widzicie, jest tu tego sporo, bo macie tu zaznaczony i garaż, i wszystko inne, dlatego jest tu tego sporo, ale moim zdaniem naprawdę warto i troszeczkę czasu może Wam na tym zejdzie, ale domek będzie naprawdę robił wrażenie. Pamiętajcie tylko, że wszystkie wymiary są podawane. Tutaj w tym momencie będzie odtąd dotąd na niebiesko, tego czerwonego nie wiem czy będzie, to czerwone raczej zrobiłem dla siebie, ale później Wam pokażę dlaczego. Także odtąd, dotąd wymiary, odtąd, dotąd, później będzie odtąd, dotąd, tu na przykład będzie odtąd, dotąd i odtąd, dotąd oraz odtąd, dotąd, tu na przykład będzie tylko odtąd, dotąd i odtąd, dotąd najpewniej, tu na przykład będzie odtąd, dotąd, no i tu tak samo czerwone pewnie będą odtąd, dotąd będą niebieskie i tak dalej, myślę, że jest to zrozumiałe. Na wspierających czeka oczywiście projekt w zakładce społeczność, tam czeka na Was gotowy schematik do pobrania, tak jak teraz tutaj widzicie na ekranie, także bez problemu możecie sobie pobrać i mieć gotowy. Dobra, bez dłuższego przedłużania przejdźmy do budowania. Okej, na początku zbudujemy sobie oczywiście przednią ścianę, czyli podnosimy sobie na 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutaj oczywiście robimy od razu jedno okno w taki oto sposób, na 3, będzie 4 na 5 chyba, tak? 1, 2, 3, 4, tak, 5, możemy zrobić nawet coś takiego. Jeżeli chcecie na 4, to możecie na 4. Tu podnosimy do góry. Tu znowu robimy ciach. Tak, żeby tutaj było okno na 2. Tu na 3. Wszystko nam się zgadza. OK. Tu sobie zabudowujemy, bo tutaj nie będzie żadnego okna. Nic, jeżeli chcecie, to możecie tu na tej sobie ścianie zrobić okno. Ja osobiście tego nie robię. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Tu sobie oczywiście przeciągamy. W taki oto sposób. Ciach. Po tej stronie oczywiście robimy tak samo. Czyli mamy okno na 5. Podnosimy, ciach, 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 tutaj lecimy, będzie 5 na 3, ciach, tutaj podnosimy o 1 do góry, ciach,
ciach, dwa mamy elegancko, w taki oto sposób. Teraz tak, o, tutaj możemy sobie od razu dodać parapet, no i tutaj w tym miejscu również możemy zrobić sobie coś takiego, żeby nam to ładnie wyglądało. Z tej strony również ciach, 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 chociaż wiecie co, tu mi to okno troszeczkę nie pasuje. Mi się wydaje, że to powinno być coś takiego, że to powinno być na 4. Tak, na 4. 4 na 3 i 4 na 3. Tak, to się zgadza. To i to okno mamy troszeczkę za duże, jedno, ale to zaraz sobie poprawimy. Tutaj tak samo, jeszcze tak naprawdę będziecie mieli troszeczkę lepiej. O, będzie to lepiej wyglądało, bo na tamtym projekcie chyba zrobiłem tak, że było to właśnie o jeden za wysoko. Dobra, przechodzimy teraz do tej głównej ściany naszej przedniej, żeby sprawić, aby to wyglądało jak faktycznie dom Kevina. Dobrze. To już mamy i teraz tak, o, zacznijmy sobie od środka. Tutaj na środku robimy sobie oczywiście drzwi, po dwa w jedną, po dwa w drugą. Okej, to mamy zrobione i teraz tu robimy okna. Tu robimy okno na dwa i tu robimy coś takiego. Okej, czyli z tej strony dwa odstępu, dwa, jeden, dwa, dwa, jeden. Dobra, to mamy zrobione, przeciągamy sobie ciach, 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 ciach. No i tu ponownie, skoro mamy drzwi, robimy dwa odstępu, później okno na dwa, znowu okno na dwa i zostają nam dwa od końca i to również nam się super zgadza. Podnosimy sobie to do góry, elegancko, żeby nam się to wszystko ładnie zgadzało i nam się zgadza. I tutaj ponownie robimy okno na dwa, tylko tu robimy dwa na dwa okno, tu ponownie robimy okno dwa na dwa, to nam się zgadza. Tu będziemy mieli okno na trzy, coś takiego, czyli tu będzie dwa na trzy okno. Tutaj znowu będzie okno na 2, no i również na końcu okno na 2 i to nam się wszystko fajnie zgadza. Ok, teraz tak, o, tu robimy sobie coś takiego, możemy nawet sobie to troszeczkę przeciągnąć, tak żeby było tutaj na 5. Robimy sobie oczywiście schodki, raz, dwa, trzy, super, to nam się zgadza. Tu robimy sobie coś takiego, ok, no i tu musimy zrobić sobie oczywiście nasz daszek i nasz daszek robimy sobie w taki oto sposób. Okej, okay. No może tu troszeczkę niżej Patryk byś zrobił, co? A nie tak się rozpędzasz, kurde, co ty myślisz, że co? Okej, okay. Mamy tutaj coś takiego, no to może tu jednak zróbmy tak, żeby to było już na równo, czyli o, coś takiego, super. No i tu możemy, a nawet musimy, chociaż może ten dach troszeczkę wyżej byśmy zrobili, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało. No, ja bym to zrobił troszeczkę wyżej. Zróbmy to w taki oto sposób. Ok, czyli tu damy troszeczkę wyżej, niech ten daszek się zaczyna. Dla nas to żaden problem w sumie, a będzie to moim zdaniem troszeczkę lepiej wyglądało. Ok, mamy coś takiego, wygląda to gituwa i tu już mamy tą część również wykonaną. Jeżeli chcecie, tu możecie sobie jak najbardziej porobić parapety, jeżeli nie, to nie. To zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od Was. No i tutaj w tym miejscu lecimy sobie do góry nogami ze schodkami. Oczywiście tutaj wszędzie muszą być one porobione w taki oto sposób, żeby to nam się zgadzało. Ok, jakimiś dekoracjami zajmiemy się oczywiście pod koniec, jak zawsze, wszystko zresztą macie na osi czasu. No i tu oczywiście jeszcze robimy coś takiego, że przeciągamy sobie w ten sposób, żebyśmy tu mieli nasze ogródki takie właśnie zwyczajne, coś takiego, to już, tego to już mi chyba nie będzie potrzebne na razie. Także możemy tutaj sobie od razu wstawić coś takiego, żebyśmy mieli tutaj nasze ogródki. Ok, i tak naprawdę jeżeli chodzi o przód naszego domu, to mamy zrobione, przejdźmy do lewej strony. Jeżeli o lewą stronę chodzi, no to tutaj zabudowujemy sobie oczywiście to na wysokość 9, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, żebyśmy tutaj mieli całą ścianę gotową tak naprawdę, bo tu będzie nic innego jak lita ściana i to jest fajne, że tutaj w sumie po bokach za bardzo okien nie robiłem. Może powinienem, a może nie. Tutaj też podnosimy na wysokość 9 kratek, także to tak naprawdę możemy sobie od razu strzelić na strzał, bo nic innego. Może powinienem tutaj okna zrobić, ale nie widziałem tego na filmie, ani na zdjęciach z internetu, dlatego tutaj nic nie robiłem, więc będzie to po prostu lita ściana. No i tu oczywiście przenosimy sobie w taki oto sposób, przeciągamy, garaż zrobimy sobie później, przeciągamy, tutaj również możemy to już tutaj sobie połączyć w taki oto sposób i to też sobie tu ładnie, pięknie przeciągamy w taki oto sposób. Ok, i to tak naprawdę jeżeli chodzi o lewą stronę, to to mamy zrobione, no bo garażem zajmiemy się później. Przejdźmy do tyłu naszego budynku. Ok, jeżeli chodzi o tył naszego budynku, to zaczniemy sobie od tej strony, którą mamy rozpoczętą, czyli tutaj. Tu oczywiście robimy ponownie okno 4x3, żeby nam się to wszystko ładnie zgadzało. No i tutaj u góry robimy okno 4x2,
żeby również nam się zgadzało. Parapety dokładnie w tych samych miejscach, tutaj nie robimy, ale tu robimy zadaszenie w taki oto sposób i to mamy tak naprawdę zrobione. Centralna część, robimy 3 odstępu, coś takiego. Ok, teraz tutaj podnosimy na 2 całą tą długość. Ok, tu robimy okno 1, 2, 3, 4 na 2 oczywiście. Coś takiego, ok, no i tu ponownie okno 4 na 2, żeby nam się to wszystko zgadzało. Teraz odtąd liczymy 5, mamy 1, 2, 3, 4, 5, ok, i to tak naprawdę możemy sobie tutaj zabudować, bo to nam nie będzie do niczego potrzebne, tu będzie po prostu lita ściana, no i teraz odtąd robimy znowu 1, 2, 3, 4 i robimy tutaj 3, coś takiego, no i okno mamy 4 na 2 i tutaj u góry tak samo 4 na 2, Jak widzicie, wszystko jest dosyć skrupulatnie wymierzone, dlatego nie powinniście mieć z tym żadnego problemu. Tutaj robimy parapety akurat w takiej formie. Przeciągamy oczywiście tutaj górę, żeby nam się to zgadzało z kwarcowych bloków. Ok, ciach, ciach, to mamy zrobione. Bueno, przechodzimy tutaj do tej ściany. Jeżeli chodzi o tą ścianę, to tutaj ja pozwolicie, że sobie zrobię już ten słup, którego wy nie będziecie widzieli na razie. Ok, i teraz robimy znowu sobie coś takiego. Tu robimy coś takiego. I tak o, tutaj na razie sobie zostawiamy, robimy w taki oto sposób, tu przeciągamy do góry i tu robimy okno normalnie w taki oto sposób. Tutaj parapetu możecie spróbować zrobić, nie wiem czy się zmieści nam finalnie z dachem, czy nie, ale możemy próbować. Dlaczego nie? Teraz tutaj robimy sobie o wejście w tym miejscu, robimy coś takiego, tu możemy zrobić od razu okno w taki oto sposób. Ok, tu będziemy mieli na 3, coś takiego, super, to nam się wszystko fajnie zgadza, no i teraz robimy ciach, 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 no i tu pomiędzy wstawiamy sobie oczywiście coś takiego, bo tu będziemy robili później zadaszenie, tylko tutaj zadaszenie będziemy robili sobie z półpłytek w taki oto sposób i tak będziemy sobie to stopniowali do góry, ale to jest dokładnie tak, jak będzie to tutaj wyglądało. Tu oczywiście przeciągamy sobie już w ten sam sposób, żeby nam się to ładnie, pięknie zgadzało. No i tak naprawdę przejdźmy sobie do lewej strony, ale jeszcze zanim to, to pamiętajcie, że tutaj robimy sobie to nasze zejście w taki oto sposób. Tu sobie mogę to wyciąć, ciach, ciach, ciach. No i tu robimy sobie to nasze zejście do naszej piwnicy w taki oto sposób, żeby nam się to wszystko ładnie zgadzało. Tu oczywiście należy to wyłożyć wszystko cegłami. Ja już tego nie będę robił, no bo na poradniku myślę, że nie ma specjalnie sensu marnować czasu na coś, na co tutaj nie będziemy poświęcali za dużo czasu, nie? Dobra, przejdźmy teraz do lewej strony. W zasadzie to prawa strona, no ale wiecie o co mi chodzi, nie? Dobra, i tutaj sobie ponownie robimy litą ścianę, bo tutaj nic nie będziemy kombinowali, więc tutaj możemy sobie zrobić litą ścianę. To nam do niczego nie będzie potrzebne. Kurde, ale się jaram tym domem Kevina. Naprawdę, myślę, że to jest ogólnie jeden z fajniejszych projektów, jakie budowałem, bo sprawia mi osobiście bardzo dużą radość budowanie tego projektu i powiem wam szczerze, dawno się tak nie cieszyłem, że zbudowałem coś w Minecrafcie. Naprawdę. Dawno żaden projekt nie sprawił mi tyle radości, co zbudowanie domu Kevina. Dlatego jeżeli macie jakieś pomysły, to podsyłajcie, bo możecie mi sprawić dużą radość, bo przypomni mi się, nie wiem, jakiś film czy coś fajnego, co mogę zbudować i będę z tego mega zadowolony. Dobra, i teraz tak o, tutaj lecimy po kolei odtąd, ciach, 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 tu nam się wszystko zgadza, ciach, ok, tu dodajemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, super, no i tu robimy sobie dach, ten dach sobie zrobimy od razu, myślę, tu podłogę jak coś robimy z desek, ale do tego jeszcze wrócimy, ja nie będę się na tym specjalnie czasu tutaj na to tracił, dlatego po prostu wam powiedziałem, że będziemy to robili z tego. Ok, no i tak jak mówiłem, tutaj może być problem z parapetem w tym miejscu, dlatego nie wykluczone, że ten parapet będziecie musieli usunąć i ja już widzę, że ja go będę usuwał, więc możecie go zrobić, ale będzie to się odbywało kosztem dachu. No i tutaj będziemy musieli zamknąć na linii okna, albo w sumie, dobra, tam zróbmy tak, że będzie tutaj tak typowo do samej góry. A co tam? Niech już będzie zrobione to porządnie, żeby fajnie... Kurde, elegancko, mega mi się to podoba. Okej, no i tutaj oczywiście dodajemy sobie ponownie coś takiego i to już mamy zrobione. Możemy przejść tak naprawdę do wnętrza naszego budynku, żeby coś tutaj podziałać. Okej, jeżeli chodzi o wnętrze, no to tak o, tutaj wykładamy sobie to deskami na tym poziomie.
czyli tu wykładamy deski na tym poziomie, ale tutaj deski wykładamy na tym poziomie, nie? Także ja początkowo pstryknę palcami, żeby tu się podłoga wyłożyła, żeby nie marnować waszego czasu. Okej, i to już mamy zrobione, także tutaj możemy sobie teraz od kuchni wyłożyć sobie schodki do góry, to nam się wszystko fajnie zgadza. Tu możemy sobie po prostu zabudować w taki oto sposób, żebyśmy mieli na równi, nie? Okej, to mamy zrobione. I teraz tak, wracamy się do wejścia. Po wejściu robimy raz, dwa, trzy kratki odstępu i tutaj w tym miejscu robimy sobie schody na dwa. Tutaj teraz robimy jeden odstępu, coś takiego, dwa, ciach. Ok, i tutaj na 4 licząc odtąd wszystko nam się zgadza w taki oto sposób. Dobra, mamy to zrobione. I tutaj również możemy sobie zrobić tak naprawdę w taki sam sposób, czyli tutaj jeden odstępu przeciągamy i tutaj na 4, żeby nam się to wszystko zgadzało, żebyśmy mogli tutaj zrobić schody. Nam się to super fajnie zgadza, robimy teraz ciach i lecimy do góry tak naprawdę na tą wysokość, którą potrzebujemy, a jest to po prostu 4 kratki w górę. To mamy zrobione, super nam się to wszystko zgadza, tu możemy zrobić coś takiego, tu dodatkowo możemy zrobić coś takiego, że będziemy robili o, w ten sposób, może tutaj tylko tak, a inaczej, tak o, no i tu możemy sobie jeszcze dodatkowo zrobić o, coś takiego na przykład, tylko tu możemy zrobić jeszcze w inny sposób, że zrobimy o, coś takiego, ciach, i tu mamy tak naprawdę fajnie to zrobione, nawet możemy sobie jeszcze o jeden zrobić bardziej, żebyśmy mieli taką fajną poręcz. Tutaj robimy coś takiego, no i tu od razu możemy robić schody w drugą stronę, tak naprawdę, nie? Czyli tu możemy zrobić od razu przyciągnięcie dalej, ciach, no i lecimy z powrotem do góry na kolejne 4 kratki, no bo to wszystko tutaj będzie się zgadzało. Czyli mamy raz, dwa, trzy, no i oczywiście ostatnia, czwarta kratka i tu będziemy mieli zrobiony nasz kolejny etap. Tu możemy sobie tą ścianę przeciągnąć tak naprawdę do samej góry. Ok, no może dotąd, bo tu będzie podłoga zaraz, także nie ma sensu tutaj kombinować za mocno. Tutaj również przeciągamy, ok, coś takiego. I teraz sobie tak, o, tutaj na wysokości trzeciej kratki, czyli tutaj tak naprawdę, o, w tym miejscu, zamykamy sobie po prostu to deskami w taki oto sposób. I tutaj sobie wszędzie to zamkniemy, ja pstryknę palcami, żeby to się zrobiło. No i tu również zamykamy sobie to wszystko ładnie deskami w taki oto sposób i tu też pstryknę palcami, dlatego teraz wyłożą się dwie podłogi. Tu naprawdę nie ma żadnej filozofii, po prostu wypełniamy na wysokości trzeciej kratki i później na kolejnej wysokości, na tej najwyższej wykładamy również deskami, nie? Także pstrykam palcami i to się robi. Ok, to już mamy zrobione, no i tu oczywiście dodajemy sobie jeszcze barierkę w taki oto sposób, żeby nikt nam tutaj nie spadł. No i teraz możemy przejść tak naprawdę do budowy dachu. Dach robimy w bardzo prosty sposób, ponieważ robimy po kolei coś takiego. Nie wiem właśnie, czy jest sens wam to pokazywać, bo kurczę, jest to banalne, więc ja myślę, że po prostu pokażę wam pierwsze dwie warstwy, jak robię, i później po prostu wytnę resztę, no bo szkoda tracić czasu na odcinku na to. Szczególnie, że wszystko robimy dokładnie tak samo cały czas w górę, w górę, w górę, aż zamkniemy całość. Czyli mamy, robimy coś takiego. No i teraz po kolei lecimy sobie dookoła, wykładamy sobie tutaj od wewnątrz deskami, znaczy schodkami deskowymi z dębu, coś takiego, elegancko. I tak będziemy cały czas do samej góry tak naprawdę. Więc nie wiem, czy jest sens wam to pokazywać. Myślę, że chyba każdy wie, jak się robi taki zwyczajny, prosty dach, bo tu naprawdę nic nie będziemy kombinowali. Zrobimy zwyczajny, prosty dach, coś takiego, ciach, ciach. No i teraz lecimy z powrotem do góry. Ok, tutaj ciach. No i tak każdą kolejną warstwę. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Dlatego dokończę jeszcze tą warstwę i po prostu pstryknę palcami i zrobi się reszta dachu i później wam pokażę, w którym miejscu okna trzeba zrobić, komin i tak dalej, żebyście też wiedzieli, w którym miejscu to zrobić. No bo myślę, że naprawdę nie ma sensu robić tak tego dachu, żebyście to oglądali, nie? Ok, i tak robimy po prostu każdą kolejną warstwę. Ja pstrykam palcami, po prostu wycinam to z nagrania, a wy już widzicie efekt finalny za sekundę. Ok, i cały dach mamy zamknięty i teraz tak, o, podchodzimy do przodu. Tu mamy drugą linię, robimy 3 odstępu i robimy coś takiego. Z tej strony podlatujemy, znowu robimy raz, dwa, trzy odstępu i wycinamy na 3. Tutaj robimy 2 do góry, no może nie z filarów, ale z kwarcu. 2 do góry, ciach, ok, to mamy zrobione. I teraz tak, o, tu robimy ciach, 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 no i tu oczywiście do góry, ciach, no może o, w taki sposób bardziej, coś takiego. Tutaj również robimy dokładnie tak samo, do góry, tutaj, no kurde, jakoś dziwnie mi się to stawia, tutaj coś takiego, ciach, ok,
To mamy zrobione. Tu oczywiście musimy sobie dodać coś takiego. Niestety, tu możemy zrobić sobie już tak naprawdę z tego. Ok, tu możemy to zostawić. Tu robimy ciach. Tu robimy ciach, ciach, żeby nam się to zgadzało i docierało dotąd. Nawet możemy sobie to rozwalić i dodać coś takiego. Tu sobie dostawiamy, ok. Tu oczywiście sobie to wszystko wycinamy. Ok, żeby to miało ręce i nogi. No i teraz już ma. No i tu dodajemy sobie jeszcze, o, w ten sposób ciach, ciach. No i tu możecie dodać sobie schodki w taki oto sposób, żeby nam się to wszystko fajnie łączyło. Ok, jeden daszek mamy zrobiony, drugi również robimy w taki sam sposób, czyli tutaj tak naprawdę to możemy wywalić, tutaj dodać ciach, ciach, ciach. Ok, tu nam się wszystko fajnie łączy, tu możemy sobie to pociągnąć troszeczkę dalej, o, w ten sposób. Tutaj również możemy sobie zrobić, o, coś takiego, ciach, podlatujemy albo tam od wewnątrz po prostu rozwalamy sobie tutaj wszystko, żeby nam się to ładnie zazębiało. Tu możemy zrobić coś takiego, dodajemy sobie ciach, 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 ciach i tak naprawdę, jeżeli chodzi o okna, no to mamy zaznaczone miejsca, w których one powinny być. Przejdźmy do komina. Komin ja sobie zrobiłem w tym miejscu, o, dokładnie tutaj macie od szczytu, robimy jeden odstępu i tutaj w tym miejscu zrobiłem sobie komin w taki oto sposób, żeby to wszystko elegancko nam ładnie, pięknie wyglądało i tak naprawdę dom Kevina mamy już praktycznie skończony. Przejdźmy jeszcze tylko do zrobienia garażu i zaczniemy wszystko dekorować. Jeżeli chodzi o garaż, no to tak, o, podlatujemy tutaj dotąd, no i odtąd robimy raz, dwa, dotąd i później raz, dwa i tu możemy zaczynać budować. Ciach. Podnosimy sobie to wszystko oczywiście na wysokość 3, robimy dwa odstępy z jednej, z drugiej robimy okno. Bam, mamy. Tu robimy sobie wejście na dwa. Elegancko zabudowujemy sobie całą ścianę. Tutaj znowu robimy dwa odstępu, ciach, robimy okno na 3, 3 na 1 okno, w taki oto sposób, ciach. Podlatujemy sobie tutaj do przodu, tutaj robimy sobie oczywiście drzwi garażowe w taki oto sposób, żeby nam się to wszystko ładnie, pięknie zgadzało. Tutaj możemy zrobić ciach, ciach, ciach. Ok, to mamy zrobione ekstra. No i teraz tak naprawdę odtąd, w tym miejscu, albo nawet ciut wyżej, możecie odtąd, to już tak naprawdę od was zależy, czy chcecie zrobić to niżej, czy wyżej. Ja to sobie zrobię troszeczkę niżej, żeby mi się to fajniej wyglądało, moim zdaniem. Ok, no i tu lecimy już sobie z dachem w taki oto sposób. Podnosimy sobie, no ja będę sobie podnosił w taki sposób, żeby, o, tutaj to zamknąć ładnie. Możecie to zrobić łącząc w taki oto sposób, a możecie zrobić to pojedynczo, to już zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od was. Ja sobie to łączę, bo tak mi jest wygodniej. Na pewno ułatwia to w budowaniu troszeczkę, bo sprawniej to idzie, wiadomo gdzie co idzie, co i jak. Tu podnosimy sobie do góry, ciach, ciach, super, to mamy zrobione. Tu oczywiście dodaję sobie ciach, tu mi się również dodaje w ten sam sposób, elegancko. No i teraz tak, o, tu sobie przeciągam, 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 przeciągam. No i całą resztę również sobie bardzo prosto i szybko przeciągam, bo nie będzie mi tu nic więcej potrzebne. To już tak naprawdę będzie cały nasz dach wykonany w tym miejscu. Więc jak widzicie, tutaj za dużej filozofii z garażem nie ma, nawet nie dzielę go na strony na zasadzie lewa, prawa, tylnia, bo wychodzi to dużo szybciej, jeżeli wam po prostu pokazuję w taki oto sposób. Ok. Tu robimy ciach, no i tu standardowo ciach, no to mi się troszeczkę za dużo postawiło, o, w taki oto sposób. No i tak naprawdę tutaj garaż również mamy skończony, tylko wiecie co, tutaj w tym miejscu może ja bym sobie to jednak przeciągnął troszeczkę bliżej, o, coś takiego, to nawet to bym może sobie wywalił, o, coś takiego, nie, żeby to jednak było do przodu. Tu jak będą nam te dwa wystawały, świat się nie zawali, naprawdę możecie tam położyć śnieg i nikt tego nie zauważy. Dobra. Przejdźmy teraz do dekoracji i oświetlenia tego cudownego budynku. Ale najpierw wszędzie wyłożymy szyby. Jeżeli chodzi o szyby, to robimy te przeźroczyste, zwykłe szyby. Wszędzie wstawiamy, także ja pstryknę palcami i one się wstawią, a później zaczniemy dekorować. Ok, skoro wszystko już mamy gotowe, to możemy przejść do dekoracji. I teraz tak, o, tutaj ja sobie ustawiam klapy w taki oto sposób, żeby mi się to wszystko fajnie zgadzało. Tu ustawiamy niestety tylko dwie. No i te klapy na szczęście i nieszczęście ustawiamy sobie tylko tutaj na tym dolnym piętrze, bo do niczego więcej nam nie będą potrzebne. Ok, to mamy zrobione i teraz tak, o, tu sobie postawiłem coś takiego. Tak? Tak. W taki oto sposób. A tutaj postawiłem sobie kilka małych takich roślinek. Tutaj zrobiłem dokładnie w ten sam sposób, czyli tu postawiłem te większe.
po bokach, a tutaj w centralnej części te mniejsze. No i tak, jeżeli chodzi o oświetlenie, no to ja sobie dałem głównie tutaj, tak to w sumie jakoś specjalnie domu dookoła nie oświetlałem. Jeżeli chcecie, no to możecie sobie, nie wiem, czy tutaj na narożnikach poustawiać, czy coś, jak chcecie, tak zrobicie. Tutaj na pewno w tym i w tym miejscu. Jeżeli chodzi o drzwi, również tutaj, tylko tu od zewnątrz wstawiamy sobie. Tutaj drzwi wstawiamy od wewnątrz, oczywiście, ciach. Tutaj zapomniałem jednej rzeczy dodać, ponieważ tu oczywiście powinien być jeszcze płotek. Kto zauważył zmyślnie, to jak najbardziej miał rację. Tutaj możemy sobie oświetlić w tym miejscu na przykład. Tutaj niespecjalnie oświetlałem, ale w razie coś to możecie tak sobie pooświetlać. Tu tak samo możecie dodać oświetlenie, to już tak naprawdę zależy od Was, gdzie dokładnie będziecie chcieli to porobić. Ja to porobię tak na razie na oko, ok. Drzwi, jeżeli chodzi o to, to wstawiamy od wewnątrz dębowe. No i tak o, tutaj byśmy potrzebowali chaina. Zapomniałem chaina i tutaj na środku robimy sobie jeden albo dwa do dołu i zawieszamy sobie latarnię, żeby ładnie nam to oświetlało. Resztę starajmy się robić nie przy oknach bezpośrednio, żeby tych okien tutaj aż tak mocno nie było widać. Tutaj myślę, możemy sobie o tu ustawić i tu zrobić na przykład coś takiego jeszcze jako dodatkowe oświetlenie. Zejście na dół możecie zrobić na przykład w tym miejscu, czyli o, tutaj zrobić coś takiego i tu będzie zejście na przykład zrobione do piwnicy ciach i tutaj sobie po prostu wykopiecie zejście do piwnicy tak jak było to oryginalnie w projekcie. Jeżeli nie będziecie chcieli, to nie, ale zejście w razie coś do piwnicy robicie sobie tutaj, nie? Ok, tu sobie możecie oświetlić, tudzież zrobić to w tym miejscu. Tutaj również ja dodaję sobie tak, no i tutaj już bym nie dodawał za specjalnie, tu możecie dodać, tutaj już nic nie będziemy dodawali. Tutaj oczywiście na środku możemy sobie dodać, tu między oknami po prostu aż się prosi. Z tej strony tutaj również możemy sobie dodać, tutaj również możemy sobie dodać, tu między oknami znowu raz, tu możecie dodać, chociaż mówiłem, że nie przy oknach lepiej, bo tak moim zdaniem będzie lepiej to wyglądało, jak nie będziecie robili tego przy oknach, natomiast tu to ja bym wszędzie na dole ustawiał latarnię, z tego względu, że no ciężko by tu było coś zawiesić, chyba żebyście zrobili sobie belki takie tutaj pomiędzy gdzieś, jak najbardziej możecie to zrobić. Tylko no, mi to nie odpowiada, dlatego tego nie robię, ale jeżeli coś, to możecie sobie tutaj po prostu takie dwie belki pociągnąć i będzie jak najbardziej git. No i co? Mi się wydaje, że tak naprawdę mamy cały nasz domek Kevina już gotowy, dlatego przejdźmy do tego, jak... Zobaczmy, jak on będzie wyglądał wpleciony w krajobraz po prostu, dobra? Jak widzisz, w pełni gotowy dom z filmu Kevin Sam w domu w Minecraft wpleciony w krajobraz prezentuje się naprawdę, naprawdę świetnie. Jak zawsze kwestia tylko dobrania dekoracji do biomu i budynku. Tak jak mówiłem, jeżeli ten projekt Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw w pełni darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Co więcej, możesz również paść na mojego Instagrama, X i Discorda, do których link znajdziesz w komentarzu przypiętym pod tym filmem. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się projekt, który zbudowaliśmy ostatnio i widzisz go również w tle. Z kolei po lewej stronie widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do Ciebie. Szansa na to, że Ci się spodoba, wynosi aż 90%. Obejrzyj sobie ten odcinek, który wolisz. Wesołych świąt! Zobaczymy się na shortsach we wtorek, środę i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Życzę Ci wesołych świąt i jeżeli oglądasz mnie do samego końca, to napisz komentarz o treści Pikes Sam w domu, a ja Ci przypnę do niego serduszko. I życzę Ci wszystkiego dobrego na święta, odpoczynku, super ocen, dużo kasy i jeszcze więcej szczęścia. Cześć!